Czego uczy mnie Pismo Święte? Czego uczy mnie Bóg w Piśmie Świętym w drugiej Księdze Mojżeszowej 13:21? A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Druga Mojżeszowa 13:21. Słup obłoku był dla Izraelitów widzialnym znakiem obecności Bożej. Jakież wspaniałe zabezpieczenie podczas podróży przez pustynię, gdzie nie było ani dróg, ani żadnych drogowskazów. Czy jako chrześcijanie znajdujemy się dzisiaj w gorszej sytuacji niż wtedy lud Boży? W żadnym wypadku. Mówiąc o obietnicy zesłania Ducha Świętego, Pan Jezus Chrystus przyrzekł: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 18 werset. Przed opuszczeniem tej ziemi pocieszył swoich uczniów w słowach: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza 28:20. Tym, czym był słup obłoku dla Izraela, tym chce być dla nas Pan Jezus Chrystus przez obecność Ducha Świętego. Jak wtedy, tak i dzisiaj chce nas oświecać i prowadzić. Nie jesteśmy na tej ziemi bez przewodnika. Możemy podążać śladami Chrystusa Jezusa Pana, który nam pozostawił. Posiadamy też Ducha Świętego, który przez Słowo Boże pragnie prowadzić nas drogą, w której sam Bóg ma upodobanie. Pewnego razu towarzyszący Izraelitom obłok obecności Bożej przemieścił się i stanął za obozem ludu, aby ich oddzielić od zbliżających się wrogów, którzy chcieli znowu ich zniewolić i zaprowadzić do Egiptu. Tak też Duch Boży powstrzymuje nas i zachowuje, abyśmy nie wkraczali na drogę tego świata, gdy jako wierzący zawracamy w kierunku tego, co symbolicznie oznacza Egipt. Pod koniec drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, widzimy, jak obłok wypełnia dopiero co ukończony i poświęcony namiot zgromadzenia, namiot spotkania. Boża wspaniałość zamieszkała pośrodku ludu. Pan również i to błogosławieństwo nam przyobiecał. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Tam jestem pośród nich. Mateusza 18 rozdział, werset 20. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Księga Wyjścia 13:21.